Pokażę kolejne kopiowanie aut od znajomych, też z bazą, ale tu już nie ma takiej kombinacji norweskiej jak tam przy tamtym, które pokazywałem, że trzeba robić off-radar w kasynie. Tutaj tak, tryb celowania swobodny najlepiej, bo będziemy się teleportować raz przez akcję, dołączać do kogoś z innym trybem celowania. No potrzebujemy bazę, baza musi być pełna. 7 aut tam wchodzi, to sobie wstawcie 7 aut na stratę. Nie musi być auto z ulicy w środku. Mogą być same darmowe LED-y, czy motorki Fadzie, czy cokolwiek wy tam macie na stratę. No i potrzebujemy garaż w biurze, obojętnie który poziom, minimum 1. I tam umieszczony autobus imprezowy. Jeżeli go macie z tą czachą, no to wzywacie go, po prostu dzwonicie do mechanika, go wzywacie na zewnątrz i tym autobusem po prostu zwyczajnie będziemy wzywali go z biura, z garażu w biurze i tam wracali. A on jest taki wielki, że on tam nie wjeżdża. Pokażę dokładnie, o co chodzi. Znajomy na Xboxie, znajomy, sesja dla zaproszonych. Znajomy mimo wszystko będzie musiał odpalić nam tytaniczną robotę i opuścić PlayStation. No wiadomo, że na Playu się nie dołączy bez zaproszenia na sesję. Czy znajomy odpala nam tytaniczną robotę, czy tam rzutki, no cokolwiek, no, byle do niego dołączyć i on to będzie później opuszczał. Czy tam zamykał dobieranie graczy. Ja tu pokazuję na Xboxie. Czyli znajomy w lobby tytanicznej, a my tyłem wracamy do swojego garażu w biurze, skąd wzywaliśmy ten autobus. U mnie jest to trzeci poziom garażu. Potwierdzam. Zobaczcie, no on jest taki wielki, że on nie wjeżdża. No to dołączam do znajomego, który jest na tej tytanicznej. Jak będę miał pierwszy komunikat, mówię mu, żeby opuścił, on opuszcza. Ja potwierdzam pierwszy, czekam ze 3 sekundy, aż mnie załaduje tam w chmury, potwierdzam drugi. Już jestem na pełnym off-radarze, on tu daje nam wielkie możliwości. Żeby sprawdzić, czy się udało, po prostu nie możemy wyciągnąć broni, broń nam znika, jest gitara. To jest full off-radar. Teraz teleportujemy się do bazy poprzez jakąś akcję, czyli odpalamy misję z mapy, dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy potwierdzamy, drugi anulujemy. I tutaj na tym off-radarze można kopiować jedno auto po drugim. Nie tylko jedno, tu można jedno po drugim. Nie odgliczuje nas, jak wejdziemy do bazy. Teraz tak, no potrzebujemy, teraz bierzemy jakieś auto z ulicy. No znajomy, tak jak w poprzednim kopiowaniu, potrzebuje tego Phantoma Wedge, żeby nas tam przewrócić. Tu pokażę też okienko znajomego, jak to wygląda. Znajomy nas przewraca, a my na tym komunikacie zostajemy, że baza jest pełna. Czyli na otwartej interakcji podjeżdżamy pod bazę, ustawiamy się tak jakoś bokiem, żeby mu łatwiej było nas przewrócić. Wyłączamy interakcję. Mamy komunikat. Na tym komunikacie znajomy teraz nas przewraca i wam mówi, na pewno jesteście na grupie, ze sobą gadacie. Wam mówi, że leżysz na boku, leżysz na dachu. Potwierdzacie ten komunikat, od razu włączacie interakcję. Czyli tak, tu mnie ziomek przewraca. No ja sam drugą konsolą, no ale dobrze, znajomy was przewraca, jak mówi, że leżycie na dachu czy na boku, potwierdzacie komunikat, od razu interakcja i możecie przez interakcję się zabić. Bang. Trzeba się zabić, bo nie skopiujecie auta od znajomego, tylko skopiujecie, kurde, zwykłe te auto z ulicy, którym teraz wjeżdżaliście, mimo że znajomy by wam podstawił swoje auto, jego autem byście wjeżdżali, to i tak skopiujecie
auto z ulicy. Także tutaj trzeba się zabić. No i teraz tak, no my wracamy po tym zgonie w okolice bazy, znajomy wzywa nam pojazd, który od niego kopiujemy, podstawia nam tutaj w miejsce tego żółtego kółka, gdzie do bazy się wchodzi. My do niego wsiadamy, dostaniemy komunikat, żeby usunąć jakiś pojazd, potwierdzamy, zamieniamy auto za jakieś na stratę. Cyk, wsiadamy, dostajemy ten komunikat, że należy usunąć jakiś pojazd, potwierdzamy, zamieniamy, mamy auto skopiowane. Teraz od razu pokażę, jak skopiować drugie auto. Nie trzeba wracać do biura, wcale się glitchować drugi raz, bo ta metoda z tym busem imprezowym was nie odgliczowuje. Po prostu wychodzicie na zewnątrz, bierzecie znowu jakiś pojazd z ulicy, znowu się ustawiacie na swojej bazie, na komunikacie, że ona jest pełna, znajomy was przewraca na bok, potwierdzacie komunikat, włączacie od razu interakcję. No i to idzie tak sprawnie. Ja tu czekałem 40 sekund, żebym mógł się znowu zabić. Ale później jeszcze skopiowałem jedno auto z ciekawości i po prostu, no powiedzmy, znajomy mnie zabił. No, strzeliłem se heada, nie? Siedząc w tym samochodzie na interakcji, znajomy, dajmy na to, mnie zabił. Nie musiałem czekać, żebym ja mógł się sam zabić, tylko po prostu powiedzcie znajomemu, żeby was zabił. Działa to tak samo. Bo ja tutaj właśnie pokażę, ja musiałem czekać 40 sekund, żeby znowu przez interakcję, żebym mógł się zabić. A wystarczy, że znajomy was zabije i to działa tak samo. Także tu można kopiować, tym glitchowaniem się w biurze można kopiować jedno auto po drugim. I ten off-radar w tym biurze z tym autobusem to daje tu dużo możliwości. Jest już no, kolejne kopiowanie. Ze znajomym, co prawda, aut też bardzo szybkie, no ale kopiowanie style jest, Frozen Money jest, metoda dwóch konsol, że tam kopiowania na glitche na hajs, no chyba, że koniecznie chcecie, no to pokażę te stare solo, które też działa z tym nowym warsztatem tuningowym i tym strojem właśnie tutaj, strojem nurka, no jest też całkiem prosto, nie wymaga tablica i fruta. Także no tutaj też jest kopiowanie, też łatwe w bazie auto od znajomych, można dalej korzystać niż tam się rolować na tej krzyżówce. I jest bardzo szybkie glitchowanie się, a nie kładzenie się kurwa jak u Hansa w butach do łóżka, ja pierdolę gdzieś w klubie, śmiech na sali, a niby z bazą miałby takie chujowe, a pokazał jeszcze gorsze. Pozdrawiam, do następnego. Hello.